Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mamy draft według Usaina Bolta, także patrzymy absolutnie dzisiaj na tempo. No i zobaczmy jakie mamy ustawienia. Wybierzemy 4, 2, 3, 1. No i kto tutaj będzie najszybszy? Może jakaś legenda nam się trafi? No nie tym razem, ach. Tutaj chciałbym tego Suareza, no ale patrząc na tempo, to 92 ma oczywiście Messi. Chciałbym wam też wszystkim bardzo serdecznie podziękować za 50 tysięcy subskrypcji. Udało nam się to zrobić w piątek, także mega, mega dziękuję. To jest naprawdę ogromna motywacja do dalszej pracy, ale przechodzimy tutaj dalej już do draftu. Tutaj Griezmann był oczywiście najszybszy. Tam blisko był Karim Benzema, ale ostatecznie to Antoine wygrywa ten pojedynek, no i tutaj najszybszy będzie Valbuena. No i też będzie połączenie, tutaj taka Francja nam się robi póki co. Tutaj raczej bez szału mamy też Mierzejewskiego, ale ostatecznie jest Trecho. Dobra, Trecho z Ligi Francuskiej, to w sumie będzie miał zgranie z Valbueną, jak go tam dobrze połączymy. Patrzymy dalej, no jest Yassou Bolasie. No na tym SPO ten Bolasie jest naprawdę spoko i jest godny polecenia ten zawodnik tutaj. Wow, czterech zawodników ma, słuchajcie, 70 tempa. No i teraz na Francuz, chyba Nzonzi to będzie najrozsądniejsze posunięcie, chociaż osobiście wolę Gustavo, ale będzie ciężko ze zgraniem. Także bierzemy Nzonziego, no i tutaj kolejne SPD, może Ramirez? No nie, niestety nie ma Ramireza, ale za to znowu jest Francuz, tak, Diarra, 78 tempa, więc też bierzemy Diarra. Także taki francuski draft nam się zrobił, patrzymy teraz. Jest! Patrick Van Aanholt, jeden z moich ulubieńców. Okej. I patrzymy dalej, co my tutaj mamy. Najszybszy będzie Chiellini chyba, tak? Tak, Chiellini będzie najszybszym obrońcą. No jeżeli Buffon byłby na bramce, to jak najbardziej jestem na tak. Tutaj Man of the Match Varane, aż 80 tempa. Oj. I teraz prawa obrona. Patrzymy co tym razem. Oscar de Marcos. No okej, okay, będzie miał zgranie też z Varanem. I to 90 tempo, to nawet jest okej. Okay. Dobra, i mamy Record Breakera Czecha, także na ten moment wybieramy oczywiście Czecha. I już jest naprawdę w miarę okej. Okay. Jeszcze jakby był Buffon do tego Chiellini'ego, no ale nie ma, także tutaj bez znaczenia, to wybierzemy sobie Pantilimona. No i już przechodzimy do ławki rezerwowych. No i tutaj Juan Fran najszybszy, ale tutaj ten kościelny by nam się przydał w tym momencie idealnie, no ale trzeba patrzeć według Usaina Bolta. No i tutaj Juan Fran oczywiście. No dobra, lecimy dalej. Tym razem mamy, słuchajcie, Layun. 87 tempa aż. No ale raczej nie znajdzie miejsca w pierwszym składzie, tak mi się wydaje. Tutaj Coman. Aż 93 tempa. No u Comana brakuje, słuchajcie, tej czwartej gwiazdki sztuczek. Jak Coman będzie miał te 4 gwiazdki, to masakrę. Zresztą genialny występ. Genialny występ w ostatnim właśnie meczu Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem a Juventusem. Myślę, że kibice Juventusu ubolewają nad stratą tego piłkarza. A teraz druga gwiazda, czyli Costa, tak? Douglas Costa też najszybszy, naprawdę też dobry występ. No także ten Bayern ma takich zastępców. Jest Coman, jest Costa, zamiast tego właśnie Ribery'ego i Robena, no idealnie, myślę, że zastąpią tam ci nowi. Teraz mamy 82, czyli to będzie Perotti. No i już ławka rezerwowych. Dosyć szybko nam dzisiaj idzie. Mamy Colemana z Dnia Świętego Patryka. Najszybszy tutaj jest Mkhitaryan i Carrasco. No Carrasco, powiedzmy, najbardziej nam będzie pasował teraz pod ligę. Do tego Griezmana będzie miał idealne zgranie i chyba go też tam wsadzimy, chociaż zobaczymy. Tutaj najszybszy jest Gakpé. Tak, Gakpé, okej. Okay. No i trzech zawodników zostało do końca. No i jest Buffon, i jest Neymar, i jest Sterling. No i teraz tak, mogę wybrać albo Buffona, jako że to jest bramkarz, albo po prostu Sterlinga i mam ogromny dylemat. Ale wezmę, dobra, wezmę tego Sterlinga. Może będę żałował, no ale zobaczymy. Zobaczymy, wszystko wyjdzie w praniu. Teraz tutaj najszybszy jest Kyle Walker. No też Gabriel by się przydał, do tego Czecha właśnie, no ale już trudno. I ostatni zawodnik to będzie El Shaarawy. Także, moi drodzy, idę przerobić ten skład, ale chyba za wiele zmian nie dokonamy, tak mi się wydaje. I widzimy się za momencik. Okej, moi drodzy, tak wygląda nasz skład ostatecznie. Generalnie stawiłem tego Messiego i Carrasco do pierwszego składu, mimo że nie mają zgrania, ale uznałem, że w tym drafcie nie będziemy za wiele
zmian tutaj przeprowadzać, ewentualnie potem na zmianę mamy Bolasiego, Costę czy Sterlinga, no ale raczej oni będą wchodzili dopiero w drugiej połowie na zmęczonych przeciwników, także 71 z grania, ocena 84, no i zobaczymy jak tam pójdzie w tym drafcie według Usaina Bolta. A oto skład naszego pierwszego rywala, mamy 4-3-3, z grania 93, ocena 86, Toty Ronaldo, Godin, Vidal, James, z takich ciekawszych zawodników, Aduriz na szpicy, jestem ciekawy czy będzie nim grał, czy będzie go zmieniał, przekonam się za momencik. Zobaczmy Valbuena, zagrywa do Messiego, czemu on wyszedł bramkarzem? Jest 1-0, ale mnie zaskoczył kompletnie. Nie widziałem w ogóle radaru, patrzę, a tu bramkarz ma zaskoczenie, ale Leo Messi. No nie myli się. Mój przeciwnik dokonał zmian, więc ja dokonałem zmiany, że Messi został przesunięty na atak, a Griezmann na SPO. Carrasco poszedł na taką prawą pomoc, Valbuena na lewą i na razie jest spoko. Teraz piłka na Valbuena. Zobaczmy Valbuena. Ładne wejście, zobaczmy Valbuena. Ojeju. Jest 2-0. No tak, ten Griezmann poszedł nam za bardzo w innym kierunku. Tutaj Valbuena też z ledwością podał, Griezmann się tak odwrócił, już myślałem, że to nie wejdzie. Ale ostatecznie mamy 2-0, Antoine Griezmann. Zobaczmy, Antoine Griezmann. Tak się zawiesiłem, słuchajcie, ale tak, jest 3-0, po prostu będzie Antoine Griezmann. Zrobił to tak, jakby to była formalność, ale dobra, mamy 3-0. Oj, będzie szansa na honor, James Rodriguez. Trochę nie ma siły, taki ślisk rozpaczy. No i niestety mamy 3-1. Okej, słuchajcie, wygrywamy 3-1. No i możemy spokojnie udać się na mecz ćwierćfinałowy. Na razie nie mam zastrzeżeń co do tego składu. Wszystko było ok. Zobaczmy skład kolejnego rywala. O kurde! Jest Paweł Nedved, legenda. No nieźle. Do tego oczywiście Neymar, Marshall, Bale, Toty, Iniesta. No wygląda to ciekawie. Jestem ciekawy postawy Pawła Nedveda. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Enzonzi przejmuje piłkę. Griezmann. Messi zagrywa piętką do Antoine Griezmanna, a ten wykończył idealnie i mamy 1-0. No tutaj klasa przede wszystkim za to odegranie piętką. Zobaczmy, tutaj Enzonzi przejmuje piłkę, Messi zagrywa piętką, no i Antoine Griezmann nie dał szansy bodajże trapowi. Zobaczmy teraz ładne odegranie Antoine Griezmanna do Messiego. Messi, czy masz Mascherano? Oj! I teraz pytanie, czy karny, czy wolny? Ale nasz Piputkin czarnoskóry wskazuje na wapno. Także kolejny odcinek i mamy rzut karny. Powiem wam, że no tak jak sobie pomyślę, to te karne są często ostatnio w tych draftach przede wszystkim. No i jest szansa na 2-0. No ostatnio w środek cały czas mi wychodzi i teraz też to zrobię. I jest 2-0. Brawo Leo Messi. Trzeci chyba ostatnio karny strzelony w środek podczas draftu i znowu bramkarz rzuca się gdzieś na bok. Myślę, że na razie tak będę robił, bo jak widać jest to póki co skuteczne. Teraz Neymar indywidualnie próbuje coś wykombinować. O, ależ ładnie i rozsądnie to zagrał, ale Czech co wybronił i właśnie dlatego trzeba mieć Czecha na bramce. Zobaczcie, bez zgrania kompletnie z obrońcami, a i tak sobie Czechu radzi, chociaż tutaj wyskoczył jak taki placyk. Teraz tutaj Sterling, pusta bramka i trap w ogóle nie reagował przy tym lobie, to było najdziwniejsze chyba. I piłka, zobaczcie gdzie stoi i mamy 3-0. On już odłożył palę chyba w tej ostatniej minucie. I teraz nie wiem, pretensje mam tutaj do siebie, a to on tak specjalnie zrobił. Dobra, mamy 3-0, mamy półfinał. Okej, słuchajcie, wygrywamy 3-0. No i mamy półfinał. Zobaczymy jak nam pójdzie, miejmy nadzieję, że równie dobrze. A to składzi kolejnego rywala, 5-3-2 formacja. Mocny środek obrony, Skrtel, Chiellini, Barzagli i na ataku Toty Neymar, Toty Messi, do tego Inform Coutinho, Touré i De Bruyne. Naprawdę dobry skład i do tego piątka obrońców, nie będzie to łatwy pojedynek na pewno teraz. Zobaczmy Messi, będzie okazja na pierwszego gola, Leo Messi! I tak jest, to jest 1-0, 9 minuta, bramkarz nie dał rady, ale o Messi, ogromna radość na jego twarzy. No Messi jest naprawdę dobry, jeżeli chodzi o rzuty wolne. No i tutaj,
No mur nie podskoczył, to też na pewno jest przyczyna. No a bramkarz już tutaj miał problemy z wyjęciem. Oj, teraz piłkę przejmuje Griezmann. Tutaj Messi będzie uciekał, ale czy wygra? Nie wygrywa. O Jezu! Ale byłaby akcja, gdyby to wpadło. Ojej. Zobaczmy, co zrobi Varane. Piłka po ziemi, Costa! Broni Rufie z problemami, jeszcze Nzonzi! I Rufie ratuje naszego rywala. Zobaczmy, co tym razem. Znowu wrzutka, nikt nie krył go. I Czechu nie wstaje. I poprzeczka. Wow. No teraz zafarciliśmy. Ale tutaj jest walka od razu. I zobaczmy! Fenomenalna akcja. Naprawdę odbiór, szybkie podania. No i kontratak 11 na 10. Naprawdę ciężko tutaj do czegoś się przyczepić przy tej akcji. Leo Messi jeszcze tutaj, no co mógł zrobić? Tylko wykorzystać. Jest 6 na 2 do 0. Zobaczmy tutaj. Od tego właśnie w ślizgu. I tutaj piłka poszła normalnie jak po sznurku. I mamy 2 do 0. Zobaczmy teraz Coman. O, ależ pięknie tam znalazł Neymara, ale broni to Czech. Jednak na raty. Jeszcze to ty Neymar, a więc walczy, walczy. O kurde, i nie ma obrony. Teraz Neymar czy Czech? 2 do 2. Pff, najgorsze jest to, że Messi już ma białą kreskę, umiera, po prostu pada na boisku. Zobaczmy Sterling do Bolasiego. Jezus, jak to nie wpadło. Masakra. 28 metr, Leo Messi. Sterling jest niepilnowany kompletnie. I broni Rufie! No nie! No i teraz Bolasi. No ma siły, jako jedyny już chyba w mojej drużynie. Jasiu Bolasi. I? Wow, będzie rzut rożny. I piłka do Bolasiego właśnie. Jasiu Bolasi. Bolasi, ładny zamach! Jest 3 do 2. Przesunąłem Bolasiego na szpicę, bo Messi kompletnie nie był w stanie już nic robić. Kompletnie nic. No i Bolasi. Uff, 3 do 2. No i teraz, żeby nie stracić, bo my lubimy w końcu chce tracić. No a karnych nie chcę, nie chcę. Nie. Jestem penaltedem, ale nie chcę. Okej, wygrywamy 3 do 2, słuchajcie. W każdym meczu strzelamy po 3 bramki. Czyli w finale wychodzi na to, że też będzie 3, było 3-1, 3-0, 3-2. Może będzie tutaj 3-3, dogrywka i karne. No zobaczymy, zobaczymy. Mam nadzieję, że finał też nam się uda wygrać. Piłkarz do Valbueny, Valbuena. Zagranie przed pole karne, tu jest Antoine Griezmann! I to jest gol! I czwarta minuta, 1 do 0! Ależ początek, aniołów! No nieźle, Valbuena tutaj zagrywa przed pole karne i powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że Griezmann umieści piłkę w siatce, ale się udało. Oj, za łatwo Neymar. Jeszcze tutaj. Ach, chciałem na ślizgu. Kurde. Znowu źle zachowałem się w obronie. Zobaczmy, Rakitic pięknie odgrywa, ale jest kółeczko śmierci. W takim momencie kółeczko śmierci. I to będzie gol jeszcze. Ja pierdziele, no. Nie rzucamy, spokojnie. No co za głupia gra. Teraz Leo Messi. Zobaczmy, Messi. Ładne wejście Messiego. I broni Rufie. Ja pierdziele. Czemu Costa tego nie przejął? Zobaczmy Diarra. Tutaj jest wrzutka. Dziwne rzeczy, on Nzonzi trafia w słupek. Jeszcze tu jest Varane, ale nic z tego. Sterling. Jest tu Messi. Douglas Costa. Piłka na Sterlinga. Jest tu Thiago Silva, który przegrywa ten pojedynek? No nie, jeszcze jakimś cudem przejął piłkę. Ale Sterling nadal się utrzymuje. Nzonzi. Zobaczmy, ładnie tutaj klepią. No i teraz pięknie Messi zagrywa i broni Rufie. To jest aż niemożliwe. I Diarra nie trafia na pustą bramkę. Dziękuję bardzo. Koniec draftu na dzisiaj. Nie, to jest hit. Teraz Bolasi. Jeszcze jest ten Nzonzi. Bolasi. Ach, nic z tego. Chociaż. Ależ to Bolasi zrobił. I koniec. To będzie po meczu. Sędzia doliczył tylko jedną minutę. Właściwie dalekie wybicie spowoduje, że będzie po meczu. No, zabrakło szczęścia absolutnie. Rufie w tym meczu bronił wyśmienicie. Tutaj jeszcze. No, sędzia powinien skończyć chyba, chociaż. Jeszcze pozwolił na jedną. No nie pozwolił. Kurde, szkoda tego draftu. No niestety, przegrywamy. No i zobaczymy, co w paczkach. No dobra, zobaczmy, jakie paczki dostaniemy za ten finał. Tradycyjnie. No chyba nic innego się nie da dostać za przegrany finał, chociaż słyszałem, że kiedyś ktoś dostał paczkę za 50 tysięcy. A tutaj. Nie wiem, ta paczka to jest warta 5 tysięcy dla mnie. A ta paczka warta jest dla mnie 7,5. Tak naprawdę te paczki są warte 12,5 tysiąca, według mnie.
Oczywiście według cen EA to jest tam pewnie z jakieś 40 tysięcy. No i właśnie widzimy paczkę tą. O, Shane Long! Shane Long zielony. Czyli draft nam się zwrócił. Dobra, to nie ma takiej tragedii. Shane Long zielony ile kosztuje? No, powiedzmy, pewnie z 12 tysięcy. No, 11 tysięcy pewnie coś takiego będzie kosztował z okazji tego Dnia Świętego Patryka. No, powiem wam, że chociaż coś, tak, że tutaj nam się zwróci. No i jak sprzedamy, to już mamy no, takie 14 tysięcy plus to, także no ten draft wyjdzie nam na plus, słuchajcie. To jest naprawdę rzadko spotykane. Ostatnimi czasy to jeszcze jest napastnik z Liverpoolu, Sturridge. Okej, okay, daję okejkę. A taki Sturridge będzie też warty pewnie ponad dychę, co? Czy nie? No nie, już chyba trochę mnie poniosło z tym. Ale w okolicach 6 tysięcy, tak, w okolicach 6 tysięcy, czyli tak naprawdę 20 plus Quicksell tego, czyli 23 tysiące. Myślę, że tak koło 8-9 tysięcy wyszliśmy na plus. Wreszcie. Trzeba było przegrać finał, żeby wyjść na plus w drafcie. Ech, bezradny United. Dobra, moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny draft, napiszcie według kogo. Dzisiaj według Usaina Bolta udało nam się dojść do finału, ale zabrakło trochę szczęścia. No i niestety nie udało się. Piszcie wasze propozycje, jaki kolejny draft, według kogo. Piszcie w komentarzach. My widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Na razie.